Hej, witam Was serdecznie z tej strony Hallak. Oczywiście z jednej strony monotematycznie, ale z drugiej strony wydaje mi się, że bardzo interesująco. Jesteśmy na mapce, no właśnie, jak myślicie, co to jest za mapka? Malinówka, malinówka odmieniona, naprawdę mocno odmieniona. Zobaczymy, czy tak odmieniona jak stepy, bo na stepach jest sporo nowych miejscówek. Tak więc zaczynamy z tej strony, tym razem ustawiłem troszeczkę dłużej. Zobaczymy, czy tutaj czasu więcej będzie potrzeba na nagranie tego. Okej, okay, na razie mamy jakieś ziemniaki, okopowe roślinki i tak dalej. Tutaj kap. Krzaczki już widać, krzaczki zupełnie inne. To są takie krzaki, za którymi spokojnie się schowa czołg. Naprawdę są gęste, zwróćcie na to uwagę. Może tak odjadę. O. To jest naprawdę bardzo gęsty krzak. Poprzednio to tragedia. Dobra. Tutaj te budyneczki zostały, czyli jest zupełnie to samo. Poza mapką fajna rzeczka. Niestety tam już wjechać nie można. I lasy. Całą mapkę otaczają bardzo gęste lasy. Zobaczmy, czy tutaj się coś zmieniło. O nie! Słuchajcie, sadzawka jest w tym samym miejscu. Zobaczcie. Oczywiście ona lepiej wygląda. Tutaj jakieś są tataraki, kwiatki i tak dalej. Takie gliniaste podłoże. Jest jakiś pomościk. O, możemy sobie wodę zobaczyć. Wjedźmy troszkę do wody. No, ładnie to wygląda. Jedziemy teraz z tej strony. Na razie muszę przyznać, że nic się nie zmienia. Na razie nic się mniej więcej... No tutaj już tak jakby nie ta mapka. Zobaczcie, drzewka są rzadziej. One może z daleka wyglądają na gęste, ale są rzadziej, zdecydowanie. Tutaj został dodany jakiś taki tartak, chyba. No i jedziemy, jedziemy. No, w tym miejscu czy będzie babok bezpieczny? Pewnie tak, jeszcze tutaj im takie krzaczorki zrobili, że jakby ktoś tu siedział, to... Do ostatniej chwili będzie niewidoczny. Też już widać różne rodzaje drzewek. Jedziemy pod górkę. Może najpierw tą dróżką, bo ta dróżka jest wszystkim znana. Troszkę krzaczków tu jest. Teren wygląda bardzo znajomo. Pierwszy głazik w tym samym miejscu. No tutaj oczywiście malowniczo to... Troszeczkę za mało drzew jak dla mnie, no ale to niby zrobili, że jest ten tartak i tu odrastają jakieś młode chyba. Dobra, tutaj fajnie, brzuski zobaczcie i przepotężne krzaki. Zobaczcie, no to są krzaki takie, że tu wszystko za tym prawdopodobnie się schowa, oprócz Japońca i Mausa. Także jest bezpiecznie w tym miejscu, ale... Kiedyś taka słynna pozycja to była tu. Obecnie mało kto tutaj stoi, ale czy to wróci? Rzeczywiście, zobaczcie, teraz mamy dużo krzaków. I to takich gęstych. W tym miejscu jesteśmy wysoko. Jest ten kościółek, będzie można tam walić. I tu mamy następne krzaki. I to jest świetne do spotowania, bo jak ktoś tu wjedzie, żeby kapować, będzie go widać cały czas. Oczywiście spotowanie to jest podstawa na tej mapce, więc pod tym kątem jeszcze parę rzeczy trzeba wykumać. Dobra. Teraz tak, głaz ten, tak jak był, tak jest. No, jakość również. Już nie będę się rozwodził nad jakością tekstur, bo to mówiłem... W pierwszym filmie nie ma sensu. No tutaj poprawiono, zobaczcie. Jest to obniżenie terenu. Oczywiście las wygląda bardzo gęsto i tak, z tej strony mamy krzaki. WG normalnie mieliśmy takie pojedyncze krzaczki, a tutaj widzę są takie jakby, no może nie szpalerki, ale zobaczcie, że w tym miejscu jak staniemy, to naprawdę nikt nas nie zobaczy. Jest tu cały rządek krzaków, czyli możemy bronić się przed zjeżdżającymi z górki. Ale to nie koniec, bo tu jeszcze następne krzaki widzę, zostały dodane, zobaczcie. I to są też
potężnie gęste krzaczory, za których nic nie będzie widać, a ten głaz chyba się zmniejszył, mi się wydaje. Oczywiście nadal tutaj będzie można strzelać, ale ten głaz się zdecydowanie... Chociaż czy ja wiem, tak z tej perspektywy, wydaje mi się, że tu można było bardziej wieżę pokazać, że tu coś tak nas kadłub chroniło, ale teraz nie. Okej, czyli lasek mamy opędzlowany. Dosyć szczegółowo postaram się wam przedstawić to wszystko. Tutaj mamy tą górkę, tak jak mówiłem, brzuski i potężne miejsce do spotowania. Naprawdę, no, jak tu się wiedzie lightem, to wszystkich wyspotujemy, którzy wjeżdżają. Zobaczymy, jakie tam obniżenie im dali. Jeszcze sprawdźmy bardzo ważną miejscóweczkę, czyli tu. Wygląda to zupełnie inaczej. No, bardzo mocno okrzakowane to też jest, zobaczcie. Powiem szczerze, że jak gość będzie miał opuszczanie, chociaż może i nie. Czy uda się tu tak odjechać, żeby... Nie. Nie uda się chyba. To by musiało coś z bardzo dobrym opuszczaniem wjechać, to wtedy można by było spotować, tak jak ja teraz kolegę, cofać się i strzelać bez wykrycia, ale no nie. 10 stopni tu będzie pewnie za mało. Dobra. Huzia na juzia, sprawdzamy, co się dzieje na górce. Postaram się, żeby za długi ten film nie był, aczkolwiek, no, wszystko wypadałoby omówić, zwłaszcza, że niektórzy z was nie mają dostępu do piaskownicy albo nie chce im się zainstalować, no i... Dobra, co tutaj się wydarzyło? Słuchajcie, są te głazy. O, znów tekstura niedoczytana. Widzicie ten głaz tu? Zobaczcie, jak się zmieni. O, teraz wygląda normalnie. A więc miejscówka ta nadal jest w tym... I tutaj jeszcze krzaczor taki dosyć gęsty został dopakowany. Tu będzie można wjechać, to widać. Cały czas terenem takim zagłębionym będzie można przejeżdżać. A w drugą stronę okazuje się, że chyba też będzie to dosyć bezpieczne. Zobaczcie. Tu zdecydowanie wyższy teren jest niż tam. Środek sobie możemy zostawić, bo środek to tutaj właściwie mało kto jeździ. I się chyba nie zmienił. Może jakiś układ domków się zmienił, ale to nie jest aż tak istotne. Dobra, czyli normalnie wjeżdżamy tu. Wtedy w to miejsce. No i jesteśmy tak w pewnym sensie upierdliwi dla przeciwnika tutaj. I teraz najważniejsze, czyli wjeżdżanie, jak tu jest opuszczony teren. No jest mocno opuszczony teren, zobaczcie. Albo mi się wydaje, albo... Jeżeli ktoś będzie jechał tu, to nie ma szans na wyspotowanie go, jest po prostu za wysoko. Cały czas tu można wyjeżdżać. No, poza granicą mapki już jest... jakaś tam wioska i o dziwo tam można strzelić i coś zniszczyć. Dobra, sprawdzamy, co się dzieje na górce, bo górka jest ciekawa. No więc wiatrak tam, gdzie stał, tam stoi. Tutaj został dodany chyba jakiś krzaczek. Nie przypominam sobie, czy tu taki krzak był? Bo to spowoduje, że z tego miejsca będzie można nieźle ciupać na dół. Wydaje mi się, że tu jakiś krzak jest, ale nie tak gęsty. No tu się czołg duży schowa za tym. Obniżenie terenu, rzecz wam znana, nie należy tutaj się rozwodzić. Tutaj w rogu bardzo gęste krzaczory. Zobaczcie, gdzie kolega wjechał. Dużo gęstych krzaków, spokojnie tu coś zostanie. Aczkolwiek jak tu wyspotują czołg, no to nie ma gdzie uciec za bardzo. Wiatrak. Wiatrak został omurowany troszeczkę. Domek oczywiście będzie zniszczalny, tak jest. No i tutaj też Hawok. Ciekawe, czy to drewno, zobaczcie, jest. Czy mi się coś przylepi? O, widzicie, to są problemy z Hawokiem. To są problemy z Hawokiem. I to prawie w każdej grze. I Wargaming też ma z tym problem,
że różne rzeczy się wkręcają, żeby to teraz się tego pozbyć, tego bala. Prawdopodobnie on zniknie po jakimś czasie. O, widzicie? Już zniknął. Ale jednak... A słup jak się zachowuje? Zobaczmy. O, słup jak słup. Spróbujmy rozwalić tak. Czy domek jest też z Havoku? Nie. Domek jest w starej technologii, widzicie? Ponieważ tych desek nie można dalej rozwalać. Czyli tutaj te baliki jedynie. O. A teraz już jest tylko tekstura. Dobra, jedziemy dalej. Zobaczmy, co tu dalej będzie. Prawdopodobnie tutaj się nic nie zmienia chyba. Może mniej krzaków jest w tym miejscu. Ale tu się nic za bardzo nie zmieniło. Zobaczmy teraz dół. Dół wygląda bardzo podobnie. Mam wrażenie, że ten głaz jest trochę niższy, ale bardzo podobnie. No tu mi się podoba to wszystko, zobaczcie. Takie głazy prześwitują. No i te drzewka. Zupełnie inna jakość drzewek. Tu to nawet bardzo realistycznie to wygląda, muszę przyznać. Jak, kurczę, jakiś obrazek z książki. Dobra, jedziemy dalej, bo teraz trzeba zobaczyć. No i bardzo łagodny widzę wjazd i zjazd w tym miejscu. Teraz trzeba zobaczyć, czy w tym miejscu też się nic nie zmieniło i czy jest opuszczenie terenu tak, jak to było. Tak, jest delikatne zagłębienie, więc jak coś tu będzie jechało, prawdopodobnie nie będzie można w to strzelać. Chyba, że ktoś dróżką pojedzie. Okej. No i w tym miejscu jest różnica, bo zlikwidowali drzewa. Czyli mamy bardzo otwarty teren. O, widzicie? Zjadło tekstury. Teraz pewnie muszę zrobić tak. O. No, jeszcze są jakieś tam problemy. Przypominam wam, że to jest serwer Piaskownica, więc tutaj wiadomo, o co chodzi. No, teraz to wygląda, naprawdę. Teraz to naprawdę fajnie wygląda. No i zwróćcie uwagę, że czołg nie wygląda jak przyklejony. Kurczę, o, nawet jakimś tam... Ładnie, ładnie. No ale dobra, z tej strony mamy sytuację... Taką, że znów są krzaczory i tu będzie można mocno się bronić. Zobaczcie. Tutaj są krzaczory. I w tym miejscu gdzieś też chyba widziałem. Ogólnie te świerki bardzo gęste. O, kolejne krzaczory. Ciekawe, czy dalej jeszcze coś będzie. Bardzo gęste świerki. Porobili, zakładając, że to świerki. No jest troszeczkę krzaków. Jest troszeczkę krzaków, moi drodzy. Ale... No miejscami to wygląda świetnie. Dobra. Jedziemy w to miejsce, czy... Bajorko się zachowało. Zachowało się, ale wygląda inaczej. O kurde, zobaczcie. Tu jest jako element czegoś dużo, dużo większego. Naprawdę fajnie. No, poza mapką tekstury osłabły. Ale tu jest gęsto. Nie chcę tu zjeżdżać, ale... Wow. Fajnie to wygląda. Bardzo malowniczo. Zaraz będę na miniaturkę screen musiał robić i kompletnie nie wiem gdzie. Sprawdźmy z innej perspektywy. Tutaj nawet zrobili taką pianę. Ha! O, ale mi zwolnił. No widzicie, czy jakbym zrobił screenshota w tym miejscu, to byście... Kto by odgadł, co to jest za mapka? Nikt pewnie. Dobra, jedziemy dalej. No, tu chyba podobnie było. Aż takie grube świerki w tym miejscu. Inne niż tamte, bo... Tutaj, tak jak normalnie, na samym dole
Drzewa iglaste nie mają przecież igieł i tutaj zrobili właśnie coś takiego. No dobra, elegancko. Płotek. Domki takie jak były. Teraz hawok pewnie będzie to. Uwaga. Tak jest. O, już się przylepiło kawałek deski. Już nie. Dobra. No fajnie. O, to wszystko. Tak jest. O, nic się nawet nie przylepiło tym razem. O, moi drodzy, tu się trochę zmieniło. Przede wszystkim więcej drzew było. Zobaczcie, jak tu teraz jest. Górka do kampienia, tak jak była, tak jest. Czyli w tym miejscu. Aczkolwiek drzew o wiele mniej. Krzaczory zostały, ale drzew o wiele mniej tu jest. Ale dobrze obwarowane krzaczorami. Teraz w tym miejscu... No, chyba nawet lepsze krzaki niż były. Tam na dole takie bagnisko jest, to zaraz zobaczymy. No i tu mniej drzew. Mniej, mniej, mniej. O wiele mniej. Kiedyś się nawet stąd spotowało, pamiętam. Być może teraz też to będzie możliwe. Kolega tutaj przejechał. A ja chcę zobaczyć, czy na dole można przejechać, czy też nie. Bo zjazd jest, też taka piana. Można. Chociaż teren sprawia wrażenie bardziej odkrytego. Można, można tu dojechać spokojnie. I się wychylać. Dobra. Pozostaje tylko zwiedzić tamtą część mapki. I kończymy film. Już jest, kurczę, 18 minut. Aha, bo tam mieliśmy perturbację. Czyli no, film będziecie mieli pewnie ponad 15 minut. Będzie jeden z najdłuższych. Ale tak jak mówiłem, chcę wam wszystko... No! To jest pewna nowość. Zobaczcie, jak tu jest wzniesienie. Bardzo duże wzniesienie w tym miejscu zrobili. No i jest łyso tu. Jest łyso. Zmieni się gameplay. Dobra, jedziemy, jedziemy. Czeka nas jeszcze przejazd bagniskiem oraz... Czyli takie kółko. Zostało 3 minuty, więc muszę się streszczać, a tu są ważne rzeczy jeszcze do zobaczenia. Tu jakieś domki, moi drodzy. Głaz, tu gdzie był, to tu jest. Miejsca do spotowania, no łyso bardziej, ale miejsca do spotowania są. Nadal to zagłębienie jest, tu można prawdopodobnie bez przeszkód jechać. I krzaczory, tak, krzaczory są. Elegancja, Francja. Tak jak były, tak są i to naprawdę dużo ich jest. Ciekawe, czy przeciwnik będzie widział, że to tutaj się tak rusza. Dobra, jeszcze zostało nam oprócz bagniska. No, łyso jest, łyso jest. Oprócz bagniska zostało nam rozpracowanie tych miejsc. O, fajnie to wygląda. Takie wysepki. No, tu mogli się bardziej postarać. To jest taka sobie tekstura. Okej, czyli... Czy tu po wodzie się uda przejechać? Nie. Nie będę nawet próbował, chyba nie. O kurde, 2 minuty. Czy tu podjadę? Chyba nie. Szybko, szybko, trzeba tylko sprawdzać. Dobra. Czyli atak tą stroną, tak jak był, to tu się nie zmienia. Aczkolwiek zobaczcie, że ładny taki zjazd. Bardzo łagodny zrobili. I stamtąd będzie można ładnie trzepać. Tutaj głaz został, w tym samym miejscu właściwie. Poprawmy teksturki. O.
Domki chyba na swoich miejscach i bagnisko jeszcze tylko zobaczymy. Minuta do końca. Minuta do końca. Bagnisko jest... takie... O, no jest miejscowa do spotowania taka, że kurka nic go tu nie wykryje. Zobaczcie. Wow. Co prawda były tu krzaczki, ale to były krzaczki. Teraz to są normalnie, no nie wiem jak to nazwać. Gąszcz jest. Jak się zmienia tutaj to wszystko. Odbija się niebo. Zostało nam 30 sekund. Jest głazik. No i z tej strony jest jeden krzaczek tu i drugi krzaczek, a raczej gąszcz, tu. Wydaje mi się, że tamta strona ma lepiej. Dużo lepiej. Oj, lighty tutaj, pasywne misje, te pasywne spotowanie będzie można robić. Zawsze było można robić na malinówce, ale teraz to widzę, że będzie fajnie. Dobra, moi drodzy, to tyle. Żegnam się z wami, mam nadzieję, że wam się podobało. Do usłyszenia.